Dzień dobry przyjaciele, witajcie w 41. części Ender Lilies. I to będzie chyba nasza ostatnia część, a jeżeli nie, to jedna z ostatnich. Polatałem, podwiedzałem, podkrywałem praktycznie, znaczy nie praktycznie, całą mapę odkryłem. Co jeszcze zrobiłem? Odkryłem. Stuningowałem na maksa naszego rycerzyka, Umbral Knights. Trochę się z tym pierdzieliłem, ale dałem radę. I zdobyłem wszystkie 7 tych części tablic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bo potrzebujemy tego do zakończenia C. Bo mamy zakończenie A chyba na razie odblokowane. A po pokonaniu bossa, teraz to zrobimy, to będzie zakończenie B. A zakończenie C zdobędziemy chyba wtedy, gdy pójdziemy tutaj na lewo, na dół. Tam jedyny niebieski prostokącik. I tam odkryjemy prawdziwą moc naszego pierścienia, czy coś w tym stylu. A żeby to zrobić, właśnie potrzebowaliśmy do tego 7 części tych kamiennych tablic, ale to dopiero po pokonaniu tego bossa ostatniego, ostatecznego. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie z tym. Co ja w ogóle mam? To. Dobra, zobaczymy, jak on wygląda. Czy w ogóle mamy jakieś szanse? O, co to? At long last. Czemu pointless, bezcelowe? O, myślałem, że będziemy z nią walczyć. O, fuck! Uziwa, większy nie mogłeś być? Kurde, będzie przywoływał przeciwników. Mogłem wziąć ten pierścień, który daje mi życia, gdy pokonam jednego przeciwnika. Kurde, no, mogłem to zrobić. Ale skąd mogłem wiedzieć? Teraz nie wiem, czy ma jedną fazę, czy pięć faz. Pierdzielą. Kurde, to za szybko tracę te moje trujące duszki. Dobra, druga faza. Jeszcze raz plunij mi, naprawdę. Ależ oni żyć zabierają. Kurde, mogę sobie zostawić na ostatnią fazę coś. Dobra, ostatnia faza chyba. Ups. O. Nie wiem, co to było, ale... Kurde, nie mam już tych duszyczek. Kurde, tych też prawie. O Jezu. Ej. Kurde, nie mam już tego. Trzeba było sobie stawić na ostatnią fazę.
No, kurde, już się gubię, nie? Nie. Jest. Nie wierzę, że go pokonałem za pierwszym razem, nie? Czy druga faza jeszcze będzie? Nie, trofeum. Koniec podróży. I purify go. Dobra, pokonaliśmy go. Za pierwszym razem, kurde. Ej. Ona też teraz została zatruta tym blightem całym. No dobra, mamy drugie zakończenie. No dobra. Czekaj, muszę sprawdzić aż. Tak, to było zakończenie. No patrz. Zakończenie B. I ona coś tam mówiła w tym zakończeniu, że gdyby tylko mogła kontrolować rozprzestrzenianie się tego blightu całego, tej zarazy. Ale wiem, jak to zrobić. O, coś tu jest. Co? Co to za relikt? Oj, zajmuje zero. Dobra, ale wiem, co musimy zrobić. Musimy się teleportować do samego początku gry, iść tam na dół, na lewą stronę, i aktywować pełną moc pierścienia i dzięki temu zyskamy jakiś tam relikt, który trzeba będzie nałożyć i pokonać końcowego bossa z tym reliktem wyekwipowanym. Nie, sam do tego nie doszedłem, czytałem na internecie. Najpierw musimy tam się doczłapać. Gdzie moja mapa? Boże, dobrze, że w tej grze te trzy zakończenia można zaliczyć na jednym tym przejściu gry. Bo przeważnie są gry takie, gdzie żeby zaliczyć inne zakończenia trzeba przechodzić grę, nie wiem, 2, 3, 4 razy. No, gościu. Dobra, prawie jesteśmy na miejscu. Tu powinna być windzia, jest windzia. Idziemy na dół. Tutaj będziemy mogli moc pierścienia obudzić chyba. Tak? Tak, znaczy przywrócić Restore Power to the Last Amulet. Lost Amulet. A, przywrócić moc zagubionego amuletu.
Luminant Aegis Curio protects from the pain of purification. Oj, to fan, rebirth. Czyli? Aha. Odnowić ten amulet. Amulet. Czemu jeszcze nie dostałem trofeum za ten? Za wszystkie... No. Za wszystkie relikty. Chyba, że może po zakończeniu C jeszcze jakiś relikt zdobędziemy. No i mam już całą mapę pomarańczową, ja pierdzielę. Ale to było chodzenie stary. No tak, tam coś jeszcze jest, bo jest niebieskie światełko. Znaczy ta, tło, powłoka. Dobra, idziemy z powrotem. No oni w ogóle życie zabierają. Ty, dużo! Na pierwszego przeciwnika w grze? Bez jaj. No dobra. Whatever. Ty, no naprawdę dużo. A, muszę teraz pamiętać, żeby założyć ten relikt, który oddawa mi życie przy pokonaniu przeciwnika. I właśnie mi się zainstalowało Ghostwire Tokyo. Dobra, relikt. O, teraz zero zajmuję. To musimy założyć. Coś by musiał zdjąć. Zdajemy to i... To potrzebuję i to jeszcze wezmę. Dobra. Fast travel. Blighted Heart. Nie wiem, czy mam dobre te... Spirity wyekwipowane. O, mogę stygować jakiegoś, mam 1500 aż. Które by było przydatne. Czekaj. Te dwa na pewno sobie zostawię. Ten latający jest taki średni. Ten pamiętam, że miał nawet fajną umiejętność. O. 14 użyć. Może jego stingujemy? I tak już... Czy co? Czy kogo? Czy to? Mam dylemat, to albo to. Bo ta łapa jest dobra, co wyskakuje w górę. No nie wiem, no czy tego ptaka. Wiecie co, to nigdy tego ptaka chyba. Bo on cały czas koło mnie lata. Strzela we wszystko, co jest w pobliżu. No i nie wiem, czy teraz nie zrypałem. Ale dobra, zobaczymy. Nie to. Kurde, teraz nie wiem jak on strzela, bo nie mam przeciwników. Czy strzela jednym strzałem, czy wieloma? Gdzie jest jakiś przeciwnik? O! O, stary! Ale mało zabiera. Kolego chociaż.
O, powiedzmy. Dobra. Mamy ptaka, mamy tą rączkę latającą, znaczy igłę, to i dwie trucizny. Dobra, serwujemy. I na dzisiaj kończymy tą część 41 i 42, już chyba na pewno ostatniej części pokonamy tego bossa, drugi raz zresztą. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Na razie.